Witam serdecznie dzisiaj po południu. Zobacz, jak kupują giełdę taką jak Polska najmocniej od grudnia. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Zobacz, jak kupują giełdę taką jak Polska najmocniej od grudnia. Dotarłem do bardzo ciekawego raportu, który pokazuje to, co się teraz dzieje na przepływach finansowych inwestorów na całym świecie, w którą stronę oni się teraz kierują. Ale zanim do tych wniosków dojdziemy, rzut oka na to, co się dzieje teraz na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ zaczynamy od tego krótkiego terminu i widzimy, że tutaj konsolidacja nad tym poziomem 1900 punktów tuż poniżej maksimów tegorocznych cały czas trwa, więc na razie tutaj nic nowego się nie dzieje, chociaż oczywiście, jak widzimy na wykresie, jesteśmy bardzo blisko tej najszybszej linii trendu wzrostowego, więc jeżeli się okaże, że dzisiejsza końcówka sesji przynosi nam odbicie, to ta linia zdecydowanie zacznie zyskiwać na wartości i inwestorzy będą się do niej przywiązywali, a to dodatkowo będzie sygnalizowało nam, że rośnie znowu szansa na atak i być może nawet skuteczny atak nie tylko na te maksima, które obserwujemy, czyli te tegoroczne styczniowe ekstrema, ale także na psychologiczny poziom 2000 punktów i dodatkowo na tym następnym wykresie tygodniowym, dlaczego ja do tego poziomu tak przywiązuje dużą wagę, ponieważ jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. A naprawdę, można się z analizą techniczną zgadzać, można się nie zgadzać, ale bardzo wiele uczestników rynku przywiązuje do jej sygnałów dużą wagę, a zwłaszcza do obserwacji, jak dany instrument finansowy, rynek, zachowuje się względem tej średniej 200-sesyjnej, która mniej więcej odpowiada okresowi rocznemu. Jeżeli indeks WIG20 pokonałby poziom 2000 punktów, to drodzy Państwo, rozpocznie się festiwal bardzo optymistycznych wniosków i wszystkich komentarzy dotyczących perspektyw warszawskiej giełdy papierów wartościowych, dużych spółek na giełdzie papierów wartościowych. No i oczywiście czekamy z utęsknieniem na takie wybicie, bądź też oczywiście tendencję spadkową, chociaż moim zdaniem, patrząc na inne rynki finansowe, jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że w długim terminie, czyli w perspektywie następnych miesięcy, będziemy wyżej niż niżej na indeksie WIG20. Ja osobiście daję temu scenariuszowi prowzrostowemu, zwłaszcza w końcówce tego roku, około 70% prawdopodobieństwa realizacji. Więc jestem ewidentnie bykiem i będę traktował każdą kolejną korektę, jeżeli ona się pojawi, jako taką chwilową tylko tendencję w hoście, która rozpoczęła się w październiku w poprzednim roku. Ale teraz już konkretna odpowiedź na pytanie. Zobacz, jak kupują giełdę taką jak Polska najmocniej od grudnia. I ten wykres, który jest teraz w tle, pokazuje przepływy finansowe do rynków emerging market z wyjątkiem Chin, z wyłączeniem Chin na przestrzeni ostatnich tygodni. I widzimy tutaj, że napływy do takich rynków jak Warszawa są najmocniejsze właśnie od grudnia. Naprawdę ten kapitał, który się pojawił na początku maja, lokuje się teraz na długo, czyli na pozycji długiej na rynkach takich jak Warszawa. I ja jestem też ciekawy, co się z tego dalej wykluje, czy będzie to zapowiedź tego, że zamiast spadków i tak zwanego sprzedawania w maju i uciekania, będzie raczej tendencja odwrotna. Zobaczymy, czy tak się stanie. Natomiast zachowanie innych polskich aktywów, takich jak złoty, który jest cały czas ładnie kupowany, i to pomimo tego, że na euro-dolarze mamy stabilizację, faworyzuje właśnie taki scenariusz optymistyczny, a nie jakiś pesymistyczny. Plus, jeżeli dodamy do tego, że przede wszystkim te kapitały płyną teraz na rynek polskich obligacji i w ogóle na rynek obligacji, to myślę, że jeszcze bardziej są uzasadnione tezy o tym, że nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, a mamy wkrótce decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, że raczej szykują się nam obniżki stóp procentowych i że rynek będzie prędzej czy później dyskontował ożywienie gospodarcze, a to uwielbiają rynki akcji. Dlatego też moje optymistyczne nastawienie, zwłaszcza do końcówki tego roku na rynkach akcyjnych, sięga tych 70%. No i oczywiście, dlaczego też tak się dzieje, już mówiłem o wpływie euro-dolara, to moim zdaniem jest najważniejszy teraz czynnik, który powoduje
że kapitał na całym świecie szuka stopy zwrotu przede wszystkim na rynkach emerging markets, ale także relatywnie lepiej do tych indeksów w Stanach Zjednoczonych zachowują się spółki europejskie. Na tym następnym wykresie bardzo ładnie to widać i czujemy to i widzimy, że DAX jest przy swoich maksimach całej tendencji wzrostowej, a indeksowi Standard & Poor's jeszcze bardzo dużo do tych poziomów brakuje. No i teraz, drodzy Państwo, zachęcam do tego nowego, specjalnego raportu, który jest tam podlinkowany w opisie i także w komentarzu dotyczącym tego, czy koniec podwyżek stóp procentowych to początek recesji. Warto się z tym materiałem zaznajomić, bo pojawiają się głosy o tym, że obniżki stóp procentowych mają dać nam spadki indeksów giełdowych. Dlatego warto się zaznajomić z tym raportem i wnioskami, które on niesie. O tym, czy Fed już naprawdę ostatni raz podniósł stopy procentowe, jakie są teraz problemy banków i który bank może być następny. Warto być tego świadomym. No i oczywiście, co nam mówią ostatnie dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Naprawdę zachęcam do tych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu, ponieważ one rozszerzają naszą wiedzę, a te materiały są także wzmocnione tym raportem o tym, jak inwestować na giełdzie, kurs online, darmowy kurs online oraz jak inwestować w sztuczną inteligencję. Wszystkie te trzy raporty są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu. I rzeczony już eurodolar, który moim zdaniem jest głównym winowajcą i głównym sprawcą tego, że Stany Zjednoczone na giełdzie zachowują się gorzej niż Europa, a Europa na zachodzie zachowuje się gorzej niż rynki emerging markets, taka giełda jak na przykład warszawska. I ten eurodolar, jak widzimy tutaj w średnim terminie, kontynuuje tą tendencję wzrostową i to właśnie te październikowe odbicie także jest widoczne na eurodolarze. Ta zmiana tendencji na amerykańskim dolarze wywołuje przepływy finansowe, w tym wypadku odpływ kapitału z Wall Street, który szuka na całym świecie stopy zwrotu i przede wszystkim znajduje je na rynkach emerging markets. W krótkim terminie widzimy, że eurodolar jest cały czas zaklęty w takiej konsolidacji wokół poziomu 1,10. No i ten horyzont cenowy widać jeszcze lepiej na tym następnym wykresie, więc ostatnie maksima i ostatnie minima z ostatnich dni to są według Bloomberga teraz punkty odniesienia, na które rynek patrzy. Natomiast wiemy i pamiętamy, że jutro mamy super ważne dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. One naprawdę mogą ruszyć rynkiem i prawdopodobnie tak się stanie, chociaż jak obserwujemy implikowaną zmienność tego, czego rynek oczekuje, to raczej nie oczekuje dużych fajerwerków jutro po tych danych o godzinie 14:30. No a rynek opcyjny w dłuższym terminie, w terminie tygodniowym, raczej nastawia się na dalsze wzrosty eurodolara, na kontynuację tendencji wzrostowej niż na spadki. Ten wykres, który teraz jest w tle, bardzo ładnie to pokazuje. Dlatego też jeszcze bardziej są faworyzowane takie rynki jak właśnie warszawska giełda papierów wartościowych. No i nic dziwnego, że kupują giełdę taką jak Polska najmocniej od grudnia. Te przepływy finansowe widać po prostu jak na dłoni. Inna ważna para związana z amerykańskim dolarem, która jest powiązana z amerykańskimi rentownościami, to jest oczywiście para dolar do jena i w tym wypadku raczej tendencje wzrostowe są bardziej prawdopodobne. Przede wszystkim tutaj jen japoński reaguje na te zachowanie amerykańskich i generalnie światowych obligacji. I z ciekawostek na rynku walutowym warto także przyglądać się zachowaniu par związanych z Australią i z Nową Zelandią, ponieważ zmienność zamiera na parze Australia do Nowej Zelandii, a to być może wkrótce będzie zwiastunem wybicia mocnego impulsu i w takiej sytuacji będziemy mogli to na rynku walutowym próbować wykorzystywać. Amerykańskie obligacje cały czas są bardzo, ale to bardzo spokojne. Czekamy także tutaj na wybicie i te dane, które jutro poznamy o inflacji, będą miały potencjał ku temu, żeby ruszyć amerykańskimi obligacjami, a indeksy giełdowe w tym wypadku zobaczymy, czy uda się w tym impulsie wzrostowym, który się pojawił, dotrzeć w okolice ostatnich maksimów, czy też znowu zejdzie powietrze z inwestorów, którzy będą czekać na te jutrzejsze dane o inflacji, które mogą być pretekstem do dalszego kupowania akcji. Jeżeli naprawdę procesy dezinflacyjne będą znowu potwierdzane, będą sprzyjały tezie o obniżkach stóp procentowych, a indeksy giełdowe lubią taką sytuację. Plus oczywiście patrzymy na zachowanie indeksu Nasdaq, ponieważ Bloomberg sygnalizuje nam, że inwestorzy zwracają uwagę na bardzo bliską odległość do najbliższych ważnych oporów. No i także patrzymy na poszczególne spółki, te najważniejsze spółki, które wchodzą w skład indeksu,
czyli Apple, widzimy także, gdzie są te najbliższe opory, Meta, gdzie ma najbliższe opory, jak zachowuje się Microsoft, czy też Nvidia i te wszystkie duże spółki, które teraz napędzają tą tendencję wzrostową, są tutaj na tych wykresach, są widoczne po prostu jak na dłoni. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, to także pojawił się bardzo interesujący raport dotyczący zaufania rynku do bankierów centralnych. I w tym wypadku raport pokazuje zaufanie do szefa Fedu. I wygląda na to, że zaufanie jest najniższe od dekad. Jeszcze nigdy, jeszcze może nie, to słowo nigdy jest niedobre, ale od bardzo dawna rynek nie czuł takiego niskiego zaufania do szefa banku centralnego i to zjawisko jest bardzo powszechne także w innych częściach świata. No zobaczmy, co się dzieje w polskim internecie, więc drodzy widzowie, jeżeli także podzielacie takie spostrzeżenia, to napiszcie tam na dole w komentarzu. Jestem ciekawy, czy są, jak dużo jest zwolenników tezy, że nie ma zaufania do szefa także polskiego banku centralnego, a czy są jakieś głosy, które będą sprzyjały tezie o tym, że i szef polskiego banku centralnego wykonuje dobrze swoją robotę. Jestem też ciekawy, jakie będą wasze opinie o szefie polskiego banku centralnego, ale widać z tego, co obserwuję w polskim internecie, to będą się dokładnie zachowywały bardzo podobnie do tego wykresu, który jest w tle, który odnosi się do zaufania szefa Fedu. Moim zdaniem wykres jednoznacznie to pokazuje. I ta tendencja, która w ostatnich miesiącach i kwartałach się pojawiła, latach też, jest dość dobrze widoczna. Po prostu taki jest globalny trend i nastawienie teraz do tego, co robią banki centralne. Rynek surowcowy, w tym wypadku obserwujemy złoto, które nie chce spaść poniżej 2000 dolarów, a to jest dobra wiadomość. Obserwujmy cały czas zachowanie ceny miedzi, ponieważ miedź jakoś nie chce przebić tego poziomu 8400 dolarów. A jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. A jeżeli tendencja wzrostowa faktycznie się pojawi, no to zamiast sygnałów prospadkowych pojawią się prowzrostowe, ponieważ na tym wykresie bardzo łatwo sobie wyobrazić, że pokonanie najbliższych oporów da formację podwójne dno w krótkim terminie, a to będzie dodatkowa zachęta do tego, żeby jednak liczyć na jakieś większe wzrostowe odbicie, które będzie sprzyjało popytowi na ryzyko na indeksach giełdowych na całym świecie. Obserwujemy także Bitcoina, gdzie generalnie tutaj tendencja jest wbrew temu, co się dzieje na rynkach ryzyka, no ale Bitcoin być może żyje własnym życiem. Także tutaj konsolidacja grubo od ponad miesiąca ma miejsce. I na koniec dwie ciekawe informacje o tym, że eksport Chin do Rosji ma największą wartość w historii. Rekord jest wszechczasów. Warto na te dane zobaczyć, warto na nie zwrócić uwagę. No i pojawił się także najnowszy raport pokazujący, jakie jest wsparcie dla pokoju i dla wojny wśród społeczeństwa rosyjskiego, jeżeli jakiekolwiek badania można wykonać niezależnie. No i według tego raportu znowu wsparcie do pokoju przekroczyło poziom 50%. No i jestem ciekawy, czy to posłuży jako pretekst do tego, żeby faktycznie w drugiej połowie tego roku doszło do jakiegoś zawieszenia broni. To jest bardzo interesujące nastawienie społeczeństwa rosyjskiego do konfliktu zbrojnego. I drodzy Państwo, jeszcze raz w tym momencie zachęcam do tego nowego, specjalnego raportu, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu. Czy to koniec podwyżek 100% i czy to wtedy będzie oznaczało dla nas początek recesji, jakieś bessy na indeksach giełdowych. Wszystkie te raporty warto sobie poczytać, się z nimi zaznajomić. Przypominam, one są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.